wynikającego z ich życia i bardzo często męczeńskiej śmierci, ale zostali na dobre przez państwo polskie dostrzeżeni właśnie przez to pokolenie i tych przedstawicieli pokolenia, które w Polsce miało władzę w latach 2005-2010. My jesteśmy z kolei tutaj, żyjemy i w związku z tym będziemy zawsze rozpamiętując i upamiętniając żołnierzy wyklętych, również dziękować tym, dzięki którym możemy tę dzisiejszą uroczystość tutaj na placu odbywać i celebrować ten dzień. Szefa łączności zewnętrznej 4 Zarządu WiN, porucznika Karola Chmiela, Groma, doradcę politycznego prezesa WiN, żołnierza batalionów chłopskich, porucznika Józefa Rzepkę, Znicza, członka Zarządu WiN, dowódcę Inspektoratu Armii Krajowej w Mielcu, porucznika Franciszka Błażeja Romana, prezesa obszaru południowego WiN.